widziałem dziś olbrzyma, którego całe ciało stanowiła woda. Zanim zjadło się w tęło potwora, czułem się bijącą się masę skórki. Obserwowałem to stworzenie ze stworką wyglądu. Nie wszystko, co spotkało na swej drodze. Nazywałem je amputatorami. Choć nie mam pewności, wpatrywałem się w jej poraną drzwiami fasadę, marząc o schronieniu, które oferują jej góry. Lecz coś uległo zmianie. Puste klasy wypełniły jej duch. Tak bardzo pragnę uciec przed demonami. Lecz to, co znajduje się w tym,
znacznie groźniejsze. Otworzę tego bez klucza. Jeszcze jeden. Za niezwykli wrogowie. Nie mam dość słucha. Może znajdziemy takich więcej? Te same wojny z tymi samymi wrogami, gdy wszystko wokół niego obraca się w pył. Choć jego zwycięstwa przetrwać mogą dzień, rok lub nawet wieki, to dopóki on i jego bracia będą dowodzić, wojna nigdy się nie zakończy. Można położyć temu wszystkiemu, lecz pokroju mojego ojca
są zbyt ślepi, by to dostrzec.